rządu bardzo bym poprosił o przedstawienie. W sprawie przeznaczenia środków z rezerwy celowej w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą budowa ulicy Lipowskiego. Paragraf pierwszy. Przeznacza się środki finansowe w wysokości 260 tysięcy złotych z rezerwy celowej w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa ulicy Lipowskiego w Krakowie. Paragraf drugi uchwała wchodzi w życie w dniu 10. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo. Dlaczego to jest takie? To jest zadanie, które było wpisane do zadań w osiedlu Stary Bieżan. Dokładnie tak. Rozumiem, to są te powierzone zadania. To są te zadania, które były powierzone, tak jak mówiłem, to było cały czas figuruje to na rezerwie, bo w karmie, którzy było więcej zadań inwestycyjnych, tu jest szansa, że będzie to. No na to wygląda, że tak, bo to jest całość środków na Stary Bieżan, z tego co pamiętam, 260. Tak, to tam było ustawy sobie, tak. Bo to zadania powierzone są. Nie, nie wystarczy. Nie wystarczy, dlatego że w takim razie padnie obudek Jordanowski. A czy nie, obudek Jordanowski? Nie, nie, nie. Ale moment, proszę Państwa, naprawdę chyba mamy zły dzień dzisiaj. Będzie problem. Nie wszyscy. Będzie problem z tymi choćbym kawałkiem chodnika, o których tak tutaj wrzeszczał Pan Dzioł. Dlatego, że wie Pan, Panie Przewodniczący, że projekt zakłada, że dzieci nie mogą z ogródka wybiegać na ulicę. Będzie problem. Ja bym optowała, żeby chociaż 10 tysięcy zostawić, dlatego, że jest rozwalona ta jaglarza. Ten już wiesz, rzeczywiście po uszach czaskach. Myśleliśmy o tym, żeby to przykroić chociaż, żeby się do reszty nie rozlazło, bo tamtego roku się ciągnie. Przeszła zima, ludzie ze śniegiem zgarnęli 3/4 tych kamyków, więc są takie potrzeby, że jeżeli w tej chwili rzeczywiście zostanie na zero, to tak jak każdy z nas drugiego, każdego miesiąca wydałby całą pensję. Ja bym chciała, żeby to wszystko było zrobione, tylko staram się myśleć logicznie. Czyli to szkoda Pani poprawkę, żeby to było 250 tysięcy, tak? Chociaż 10 tysięcy, żeby zostało. Przecież to nie jest to, że ja na gumę przyczelę się potrzebuję. Dobrze, głosujemy tą poprawkę. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? Stwierdzam, że poprawka została przyjęta. Przechodzimy do uchwały za przyjęciem całej uchwały. Stwierdzam, że Rada przyjęła całą uchwałę.